Dzisiaj w Szkole Mistrzostwa Sportowego Stali Rzeszów miałem okazję prowadzić zajęcia z informatyki dla młodych uczniów, młodych piłkarzy. Skupiliśmy się na pokazaniu branży informatycznej tym młodym ludziom przez pryzmat tak naprawdę kompetencji, jakie są w tej branży potrzebne i niezbędne. Co ważne, skupiliśmy się na kompetencjach miękkich i tak podzieliliśmy sobie warsztat wspólnie z uczniami. W pierwszej części miałem możliwość troszeczkę pokazania, jakie kluczowe kompetencje miękkie są istotne w pracy w branży informatycznej, w pracy w takiej firmie jak nasza, w firmie Savitum. Co okazało się w trakcie dyskusji również, że są to kompetencje bardzo zbieżne dla świata sportu, dla sportowców, by mogli osiągać sukcesy w swojej dziedzinie. Druga część wyglądała bardziej warsztatowo. Mieliśmy ćwiczenia, na których skupiliśmy się na zwinnym zarządzaniu projektami przez pryzmat pracy w klubie sportowym, tak? Przez pryzmat treningów. Chłopcy i jedna z koleżanek miała możliwość podzielenia się i wypisania właśnie tych kompetencji miękkich, jakie są charakterystyczne dla konkretnych grup. W takim projekcie zwinnym, w projekcie skramowym, miałem możliwość zweryfikowania swojego postrzegania branży informatycznej z światem sportu, z światem piłki nożnej i tym, jak młodzi zawodnicy na to patrzą, tak? Jak patrzą na swój rozwój również. Objęliśmy patronatem zajęcia z informatyki w Szkole Mistrzostwa Sportowego Stali Rzeszów, by móc przybliżyć uczniom właśnie branżę informatyczną, przybliżyć im potencjalnych pracodawców w przyszłości, u których mogą pracować, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że nie wszyscy ci młodzi ludzie będą zawodowymi piłkarzami, nie wszyscy będą grać w klubach, część z nich na pewno będzie pracować w różnego rodzaju biznesach, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i dlatego też chcieliśmy im na tych warsztatach przybliżyć tą naszą branżę, ale też pokazać, że to, czego się uczą podczas treningów w szkole, przyda im się nie tylko na boisku, ale też później w życiu, w pracy, w kontaktach międzyludzkich.